Siemaneczko, moi drodzy! Welcome! Cudowne przywitanie! Witajcie w kolejnym trzecim już odcinku z serii World In! Im panie umie liczyć do cztery! Naucz mi się liczyć! To jest trzeci odcinek! Trzeci! Muso w poprzednim odcinku na zróbmy to na 3. Czemu na 4? No dobra, jeśli wam się seria podoba, zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco ze wszystkimi seriami, które pojawiają się na kanale. Ze mną, jak słychać, jest Parchew! Muso? No jestem. I gdzieś tam biega Lu. Biegam. No co ci biega, że? No. I w dzisiejszym odcinku nie wiem, co dziewczyny będą robili, bo powstała koblarka. I ja zrobiłam ją. Powstała koblarka się bawi z osiołkami. Stworzona przez Marchew, tam powstaje farma, Luni bawi się z osiołkami, a ja idę na taką fajną wyspę koło Netherowej, którą było widać w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to odcinek będzie w karcie. Na jaką wyspę idziesz? Taką fajną z ludziami. I mnie nie chcesz zabrać? No, stwierdziłaś, że bawisz się z osiołkami. Nie, ja chcę. A to ja muszę sobie... Jezu! Muszę sobie kobla więcej wziąć na wszelki wypadek. Co ja? Pomogła. Nie mam miecza. Idę, bohater twój. Oj, czekaj, bo pochodnie stawiam. Pochodnie mi zamierzają. Aj! To się wytnie. Nie, ja to się nie będzie. Czemu mi podeszłaś pod szpalkę? O, już powoli zaczyna być widać wysepkę, do której będziemy zmierzać. Marchewa miała mnie bronić, a mnie zwróciła. Marchew! Podeszła mi pod miecz. Ale ja bym nie robiła mostu do tej wyspy przechodzącego przez Nether. Ja bym go po prostu tutaj poprowadziła dalej i później skręciła. Tu, w tym miejscu, myślisz? Tak. Masz może kobla? Że może mek. Co? Może mogę umieć? Tak nie było? Może mak, no? Czy przydałby się na tu iść, tu? Simba. No. Simba, na koniec serii powinny być fajny moment zlepiony z krzyków naszych wszystkich i nieudolnych prób komunikowania się ze sobą. Zobaczymy! Może będzie to na tyle dobra seria, że i na tyle dobrej jakości, że ktoś się skusi na to, żeby zrobić funny moments. I to nawet nie na koniec, tylko po kilka odcinków. Ale bym się wcale nie obraził. Jakby ktoś się odezwał do mnie i chciał robić funny moment z naszych serii. Bo to na pewno nie będzie jedyna seria tego typu na kanale. Jezu, to jest padło. Tu ja mam zapłakane oczy, a ta prawie spada. No ja przecież do tej pory mam zapłakane oczy. Po zakończeniu odcinka. No chłopaki, nie płaczą. Po zakończeniu poprzedniego odcinka. Tak, bo wcale nie nagrywamy... Do dobrej osoby to kierujesz? Czy chłopacy nie płaczą? Ja. I tak, oddałam Luni to i kasę. Zrób se. No. I też mnie będziesz chciała zaorać? Ja już ciebie zaorałam. Ja mam inne plany. O Boże. Pewnie na przeoranie. Na zbiór. Wyrywać mnie będziesz. Chyba gdzieś się zgubił. Jestem za tobą. Jak ze mną. Tu jestem. Ej, zobaczyłam krainę loda. Zrób mi loda.
Nie. Boże ci... Nie. Temu panu podziękujemy. Od następnego odcinka same. Thank you next. Tak. Lewiaśku! Ale ty naprawdę nie kapujesz, o co chodzi z tym. Co? Simba, my... Dobra, Petek... No. Ja... Wow. Pragnę ci przypomnieć, że ty jesteś tu najstarszy, boomerze. My słuchamy to, że ja jestem najstarszy, to nie znaczy, że ja nie rozumiem, co znaczy, z czego się wzięło w tym momencie w u młodszej widowni stwierdzenie, to, które przed chwilą powiedziałem. Okej, okay, boomer. Good, good, good. Musiałam. Wcale nie jesteś dużo młodszy ode mnie. Jest. Ale co? Dzięba powiedział, że nie jesteś dużo młodszy od niego. Tak, no. Jesteś 11 lat ode mnie starszy. No i? Jesteś w wieku moich braci. No widzisz. Będzie można buraczkową zupę zrobić, bo mamy buraczki. Muso, naruszyłaś własne prywatne rodo. Czemu? Ludzie teraz będą wiedzieli, ile masz lat. Nie, jestem stara. O. Ale ludzie nie wiedzą, ile ja mam. Jak to nie masz w opisie na Twitchu? No już nie, nie mam, bo mam wpisane z zeszłego roku. Jeszcze nie zmieniłem. No to sobie doliczą jeden. No właśnie. Zapraszamy na Twitcha do Simby. I na Discorda. Na Discorda tak, na Twitcha jeszcze nie. Administracja. Na Twitcha jeszcze nie. Na Twitcha jeszcze będzie powrót. Ale zaprosić można. Nigdy nie wiesz, kiedy obejrzają. Oglądają. Obejrzają, tak. To, jeżeli obejrzają, to tak, to zapraszamy. Do obejrzania. Mam marchewki! Mam marchewki! Rozmnożyłam się? Oni tu dobrocie sprzedają! No! Oni tu miecz diamentowy za 4 golden nuggetsy sprzedają. Oj, to dobre. Ile mamy golden nuggetsów? 13. A powiedz ty mi, czy oni tam sprzedają kilofy diamentowe? Nie. No to właśnie. Węgiel? Bo nam niepotrzebny, jak na razie tak, niepotrzebny zbytnio tylko miecz. Nie tylko nie wiem, w którym sklepie muszą. Bo potrzebne pochodnie trzeba. Ja mam 2 staki węgla. O! Nie żeby co taki protip, ale drzewo da się przepalać na węgiel drzewny. Węgiel drzewny równa się pochodnie. Gdzie jesteś? Na dużej platformie. Co mnie wpychasz do domu? Muszę, wydaje mi się, że przepalenie... Zima, ty tam się przepychaj, a ja... ...jest łatwiejsze niż ogarnianie nuggetsów na węgiel. Ale ja mam 2 staki węgla. Miałeś buraka, tak? Tak, ja mam buraki. Daj buraki, trzeba zasadzić. Już zasadziłem. To ja też chcę. Ale... Gdzie zasadziłem? Ale u nas wieśniaką zasadziłem. Zasadzić to i możesz kloca. Mózg. Wieśniaką zasadziłem. Którym? Ha! Takim, które znaleźliśmy. Z lu. Znowu przyjechałem. I papek. Wzięła i zeskoczyła. Musa! To jestem. A to nie Musa. Dziękuję. Dobrze, że obie jesteśmy czaszki, to... Wszyscy jesteśmy czaszki. Jakbyś nie zauważyła. Co, Lu? Wszyscy jesteśmy czaszki, brzmi świetnie. Wybiłaś się? I zdjęłaś czaszkę? Z głowy? Ja nie miałam czaszki na głowie.
No to twoja głowa wyglądała jak czaszka. Ja mam na sobie hełm. Aha. Łeb jak sklep. Gotowaju. Dobra. Idziemy szpać? Nie, to słaby. Ale tam zaraz ja znowu na tych... Ja nie chcę obok Simby. O, marchewkę dodatkowo dostał. Ale obok... Simba? Simba, czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Wstań. Wstań. Tak, popatrz tam na furtkę. Wiem, sam to tu przyprowadziłem. Bo mi zimno. No idzie włączyć grzejnik, zaraz wracam. Ura. Muszę spać. Biegnę. Jak marchewa, to zaprasza do łóżka, to ja chętnie. Chodź, będziesz pomiędzy. Biegnę. Simbę. Walka łóżka. Bedwarsy, to się dopiero nazywa. Przykro mi i smutno mi. Wygoniłem. No i tam chłopaki nie płaczą. Zajdę spać do zwierząt. Czyli facet to świnie. Ja nie powiedziałem, że idę spać do świn. Ustaliłyśmy. Coś ty znowu zrobił. Nic. Stwierdziły, że nie chcą spać koło faceta, to nie. Pozdrawiam Kamilę. Masz pozdrowienie. Ja też pozdrawiam, jakoś w to nie wierzę. O Jezu, duży fapek. O Jezu, duży kotek. Nie ma... Fapek. Kotek, ja usłyszałam duży kotek. O Jezus, to jest komedia. Myślałem, że chcesz sadzonki. Z którymi właśnie do ciebie szedłem. Nie chciałeś żyć w tym samym życiu, w tym samym świecie, co musło? Ja się zmachałam. No. Nie wnikam, co robiłaś, włączając ten grzejnik, ale okej. Okay. No bo ja mam ten tył łóżka, to nie wiem, kto się nazywa. No tył łóżka, no. To za głowę, za głowę. Mam strasznie wysokie. A mój grzejnik, włącznik do grzejnika jest prosto za tym. Aha. Więc żebym musiała to ja się muszę jakby połowę siebie pod to łóżko wepchnąć, jakby muszę wyjść za to łóżko. Masakra. Ja bym ten łóżko przestawiła. Co chcesz? Nie mam gdzie, Marchewie, ja mam tak mały pokój, że ty nawet nie możesz się na podłodze położyć. O nie, to trzeba to naprawić, wymień pokój. Z czym? Nie wiem, ja muszę spać na podłodze. No chyba, że muszę. Ra. To chyba. Idealnie. I jak zostanie ci ziemniaków, to ten, dodaj mi trochę. To mamy małą farbę. Czy mamy małą farbę? Czy mamy małą farmę zboża? Tak. Mamy farbę zboża. Dobrze, zadanie ten. Kup coś w sklepie, kupiłam marchewki. Dostań się na inną kulę, dostaliśmy się. Sprzedaj coś w sklepie, sprzedałam kobla. Odwiedź sklep, odwiedziłam sklep. Znajdź żelazo, znalazłam żelazo. Odwiedź 5 kul. Czy mamy odwiedzonych 5 kul? Tak. Raczej na pewno tak. Stwórz jedno wiadro, mamy. Mamy. Nabierz wodę do wiadra. Mamy. Nabierz lawę do wiadra. Mamy. Dobrze. Dalej tam ciupie tego kobla. Zabij trzy potwory, na pewno mamy. No to na pewno mamy. Rozmnóż krowy, mamy. Odwiedź 3 kule, mamy. Znajdź villagera, mamy. Wsiadaj coś w sklepie 3 razy, ja sprzedam 300 kobla. Czy to się liczy?
Nie, zostaje to jeszcze, żeby jakby trzy inne rzeczy. Mhm. Znajdź złoto, mamy znalezione złoto. B. Jezu, się wystraszyłam. Gdzie jest? Dobra. Mamy zadanie, przepal w piecu 64 drewna. A, czyli jednak będzie ten węgiel drzewny. No. Zawsze wychodzi na moje. No nie zawsze, ale... Ej. A, co? Coś nowego. No jest... Dobra, nieważne. To nie tematy na odcinek. O, chętnie przyjmę na privy. Ja dalej czekam, stworzyć zero-tickową ekspiarkę. O, ekspiarka, fajny pomysł. Zero-tickową ekspiarkę mamy stworzyć. Może na razie wszystko. No ja tam zadam. Jak się wkurzę, to... Ja chcę majorko i łowić rybki. Ja jak się wkurzę, to będę ten, to zbuduję automatyczną przepalarkę. Jak się wkurzysz? Jak się wkurzysz, to żelazo sobie znajdź na to. No. To nie będzie problem. Bo ja kopię kobla? Nie. Bo przecież za osiołkami jest kula, która jest pełna surowców. Ja się idę nadal. Ja idę się dalej urządzać w mojej mieszkalnej kuli. Proszę. Łóżko. Mam następny piecyk. Nie, ten piecyk sobie wezmę. A w której kuli żeś się tam zamieszkała? Ja w tej z w tyle ilością wody, tam gdzie musimy przebiec, żeby pójść do Netheru. A, tu. To ja idę do kuli z surowcami. No ja właśnie idę do kuli z surowcami. Idźcie razem. Ja chcę. Zarąbą nożyczki. Marche, będę miał dla ciebie lapis na niebie, na granatowe łóżko. Na podłodze. Ej, w sumie to nie jest głupi pomysł. Zrobię sobie łóżko w podłodze. Super. Ja gdzie? Nic nie widziałam. Wcale. Wzięła i mnie zabiła. To nie było fair. I tak najlepiej piękny... Jamusa zabiłam. Ale nie, to było jeszcze, Marew, to było jeszcze z takim pięknym odrzutem, wiesz? Jeszcze jak skoczyłam. Simba, może jednak chcesz tu przyjść, bo ja słyszę dziady. A którą część? Właśnie. Ej, to było jestem dobre, za jak młoda na mnie, na okay? To. Jestem za młoda na to. Ale załapałaś. No, to akurat znam. O! O, chuju. O, ja pierdzielę.
zauważy. Tu jest dungeon. Czekaj, może zostawmy te spawnery. Masz pochodnie? Mam. Nic interesującego. Weź ode mnie te. Nie mogę, mam dwa serduszka. No ja mam 2,5. A ty masz mieczor? Mam. No weź zrób porządek z tymi wyłnami. O, Hugo. Zobacz w sufit. No. No one nas nie atakują, bo jest jasno. Ale ten będzie nas atakował. Bo to jest ten jaskiniowy. Kobieta musi sprzątać. Kto to widział? No przecież to zazwyczaj my jesteśmy od sprzątania. No ale on się boi pajączków. Ale ja się nie boję pajączków. No zabić nie mogłeś. Bo nie sięgnąłem, ja nie mam miecza jak ty. Trzeba sobie stanąć na klocka. Najpierw go zrobić. Patrz jaki kunek. Później. Teraz, bo chcę wiedzieć, czy to coś, co ci rzuciłam, się spaliło, czy nie. Zaraz. Dobrze. Bierz Simba, jak posprzątałam. Dobra. No to tu mamy spawnery pajączków. Owędkę mi zrobiłaś. No. Dziękuję. No proszę. O Jezu, moje gardziołko. A? Lapis glazuri. Lapis glazuri. A to nie jest lapis dla żuli, tylko lapis dla marchewki. Wszystko się zgadza. Nie żul? Kolejna ten prezent. Naćpaj się czy coś. Dobra. Ja tak na odcinku marchew. Dobrego dilera ma, no co? To family friendly content. Nie robimy tego na odcinku. Tańczy przede mną. Łona tańczy jak szalona. Muszę kifol się zepsuł. Mi kifol się zepsuł. Pacjnie. Okej. Okay. Ja chcę jeszcze raz. Marchew. No widziałam, że ci się egzotyczne rzeczy podobają, no ale proszę ciebie. Nie skomentuj. Mam laga. Jeden. Mam laga. Nie krzycz. Nie krzyczę. O właśnie. Wcześniej była to dziwne, bo ja nie mam lagów. Nie, bo się zabiłem, dlatego miałem laga. Widzicie, gdy ma na ty... Te... Demonatyzację. No właśnie to. Mam błazenkę, o nie. No i cyk, cameo. Gdzie to jest najbliższa przepaść? Myślałam, że spytasz, gdzie jest śmietnik. Zabij, nim złoży jaja. Jeb. O nie, odpadło. Mogę wrócić do wędka, no nie. Zabij, nim złoży jaja. Pozbyłam się, zanim jeszcze coś zaczęło gadać.
Kuzynek składa jaja? No przecież ikra. To ryba. Ikrę składa. A ikra jest czym? Jajeckim. Jajeckim? Kawiarem. Też ładnie. Zjadłbym sushi. O. Byle nie z błazenka. To mogłoby być trujące. Masz coś przyćpać? Co? Chcesz przyćpać? Nie. Kiedy bym mnie zaskoczył? Tutaj? No. Wcale nie było szukać mojej świnki, prawda? No nie było. Uroczo. Przynajmniej ja nie słyszę. Chyba nie zrozumiał. Nie, nie zrozumiałem. Ale wiesz co, chyba się z tego cieszę, że nie zrozumiałem. Jak sprawdzisz materiał, to będziesz wiedział, o co chodzi. A ja podpowiem, nie, marchewa nie ma świnki morskiej. Ewentualnie zwykłego. Mój pies się nie widzi. A jeśli mówisz o chrumknięciu, to ja to sam zrobiłem chwilę wcześniej. O Jezu! Lu? Nie. Ty widziałaś, co się dzieje u osiołków? Big party! Ty widzisz, co tam się dzieje? No mówię, big party! Jest projekt X? Może zaczniecie rozświetlać te bańki? Ale my w środku u osiołków to była Lu tylko na chwilę, a ja nie byłem w środku u osiołków. Do tamtej wyspy. Na razie nie. Łapiemy dwie wyspy na odcinek. A czy będzie druga? Nie. To będzie już trzecia na ten odcinek. Nieprawda. Prawda? Bo pierwszą wyspą, która została zwiedzona na dzisiejszy odcinek, były villagery. Nie. A drugą wyspą jest... odcinku. To było nie. W takim odcinku. Nie, to było tutaj. Jest niezadowolony. A co tam takiego ciekawego znalazłaś? Diamenty. No to tym bardziej nie. A ja mam diamentowy kifol. What? To weź idź wykop tego obsydianu. Nie, czemu? Simba się bije, nie wiem. Patrz, ale patrz, jak się no, świeci. No pięknie. Zimnocki. Tak, go, ten, przepiekałem ziemniocki. Psy wzięłam. Że? Z przysłom se wzięłam i se posłam. Popse. Muszę, uderzyłam ciebie kifolem i teraz się popsił. Było nie bić. Było nie bić Muso, Muso taka teraz twarda... Teraz już jest używany, już nie chcę. Muso taka twarda, że nawet diamentowy kifol się na niej psuje. Drewno mnie się kończy.
Mamy stack przepalić w ogóle jeszcze. Kap mi tunel, kap mi tunel. No na pewno znajdzie się w odcinku. Bo ja wychodzę od siebie z podziemnego mieszkania, a tu nagle creeper mi przy drzwiach. Fuk, fuk. To tam. Ja na to patrzę, a tu mi patrzy w oczy, to jakoś nie chce buchnąć i tak sobie staliśmy. Się patrzyliśmy na siebie i nagle zaczął robić... Czy wy to sobie wyobrażacie? Nej. Ja widzę śnieg. Aha, czyli to jak mamy farmę na górze, to tą farmę można już ten... ciupnąć. Mhm. Co ma tutaj być? Gdzie jest całe żelazo, które było w skrzynkach? Nie wiem, miałam jedno przy sobie do przepalenia. No ja miałam jedno tutaj i trzy wsadzone do skrzynek. Ja nawet żelaza nie widziałam na oczy. Zobacz w skrzynce ze wszystkimi badziewami. Takie do przepalenia. Nie ma. Ej, gdzie lobimy? Gdzie lobimy to farmę? Nie wiem. Simba, jaki czas? Taki czas, że właśnie dobrze, że wszystkie się... wszyscy się chyba zebraliśmy. Ale mnie tam nie ma. Właśnie widzę. Bo ja odkopałem ten... robiłem niechcący. Dobrze. Moi drodzy, kochani widzowie, ja was bardzo lubię i chciałbym robić, żeby ten odcinek był dłuższy, ale muszę, trzeba kończyć. Ze mną oczywiście gdzieś tam jest, o, marchew, czaszeczkowa marchew, czaszeczkowa muso. Nie jestem, nie mogę wskoczyć. Hełmofonowa Lu i czaszeczkowy Simba. Trzymajcie się. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, subskrypcji i komentarza na kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi seriami, odcinkami. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara, cześć! Cześć!